Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku zobaczycie kapitalny remont łazienki. Dlaczego postanowiłem wykonać remont kapitalny? Ta łazienka tutaj ma już około 30 lat. Jeżeli chodzi o rury kanalizacyjne, czy rury doprowadzające ciepłą i zimną wodę, są już po prostu stare. Instalacja doprowadzająca ciepłą i zimną wodę jest wykonana z rur stalowych, skręcanych przy pomocy różnego typu złączek, czyli kolanek, trójników. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że te rury następnych 20 lat nie wytrzymają. A ja chciałem zrobić remont tak, żeby mieć przynajmniej te 20 lat spokoju. Ewentualnie co tutaj mogę wymienić, no to umywalkę, może kabinę prysznicową czy toaletę. Jeżeli chodzi o rury kanalizacyjne, no to one też mają swoje lata, zrobiły się już kruche i może się okazać, że przy takim remoncie zwykłym, niekapitalnym, któraś z rur pęknie i tak trzeba będzie wszystko pruć na nowo. Podczas tego remontu też zostanie zmieniona troszkę funkcjonalność tej łazienki. Jeżeli chodzi o prysznic, no to zostanie on powiększony, także będzie miał w kwadracie 100 cm. Żeby było to możliwe, no to musimy okno zwęzić o 20 cm i zrobić po prostu wyższe, żeby ta sama ilość światła wpadała przez to okno. Jeżeli chodzi o toaletę, no to zostanie ona też w tym samym miejscu, będzie tylko zawieszona na stelażu podtynkowym. Jeżeli chodzi o umywalkę, no to zostanie ona przeniesiona z tego miejsca w miejsce, gdzie jest wanna. W miejscu starej umywalki będzie duże lustro pionowe, a nowa umywalka będzie dwupozycyjna. Zanim zacząłem remonty wewnątrz budynku, postarałem się o to, żeby docieplić dobrze budynek od zewnątrz. Razem z tą termomodernizacją, oprócz docieplenia ścian styropianem 20-centymetrowym szarym, zostały też wymienione okna. Okna zostały zamontowane na równo ze ścianą. Chodzi o to, żeby ograniczyć mostki cieplne wokół okna. Po zamontowaniu tego okna mieliśmy już możliwość dalszego remontu wewnątrz łazienki. Remont kapitalny dość długo trwa. Nie jest to metamorfoza w 24 godziny, tylko trzeba się przygotować na to, że musimy mieć zastępczą toaletę, musimy mieć miejsce, gdzie będziemy brali kąpiel. Dlatego często zdarza się tak, że ludzie, którzy remontują łazienkę, a mają tylko jedną, no to na 3 tygodnie wyjeżdżają sobie na wakacje i jak wracają, no to już wszystko jest gotowe, jeśli wszystko poszło zgodnie z planem. Dlatego trzeba sobie to po prostu uzmysłowić, że jak będzie wypruta cała łazienka, to nie będzie gdzie skorzystać z toalety, nie będzie gdzie wziąć prysznicu. Jak już większość rzeczy zakupiłem, która będzie potrzebna do remontu tej łazienki, zacząłem remont. Na samym początku wyniosłem wszystko z łazienki, co jest niepotrzebne. Następnie zdemontowałem prysznic, wannę, toaletę, umywalkę. Jeżeli chodzi o wodę, no to zakręciłem główny zawór wody i zdemontowałem wszystkie baterie, które są zamontowane, oczka przyłączeniowe zaślepiłem korkami. Chodzi o to, żeby w kuchni i w innych miejscach był dostęp do tej wody, a w łazience można było dalsze prace remontowe wykonywać. No i w tym momencie zaczynają się takie ciężkie prace budowlane, czyli młot udarowy i skuwanie płytek na ścianach, na podłodze, skuwanie wylewki, tak żeby dostać się do żelbetonowych płyt, które są konstrukcją nośną tej łazienki. Równolegle z remontem łazienki prowadziłem remont kuchni i tutaj muszę powiedzieć, że około 5 metrów sześciennych samego gruzu było. Jeżeli chodzi o remont i jeżeli nie będziecie mieli, nie wiem, jakiegoś człowieka, który przyjmie ten gruz, na przykład wysypać sobie drogę, no to musicie przyjąć, że około 800-900 zł będziecie musieli zapłacić za wywóz gruzu podczas remontu. Podczas odkuwania tych rur, które doprowadzają ciepłą i zimną wodę, okazało się, że w kilku miejscach
rurach. Przy połączeniu tych rur stalowych pakuły przestały trzymać i połączenie już się ślimaczyło. To nie był taki wyciek, że po prostu tryskało na boki, ale już w tym miejscu było wilgotno. I mogłoby się okazać, że po ułożeniu nowych płytek nastąpił przeciek starej rury i trzeba wszystko skuć i położyć całą instalację wodną na nowo. Tak jak tutaj widzicie, ściany i podłoga jest skuta do betonu i do muru. Został tylko tył w górnej części ścian. Stwierdziłem, że jest on nośny i że można na niego narzucić nowy tynk. Pierwszą instalacją, jaką wykonałem, było położenie nowych rur kanalizacyjnych. I tutaj musiałem poprowadzić nowe rury kanalizacyjne do dwóch umywalek. Pion kanalizacyjny, który idzie na dach i do studzienki ściekowej, został też całkowicie wymieniony, ponieważ tam były rury żeliwne, oraz przygotowany nowy odpływ od brodzika. Jeżeli chcielibyście się więcej dowiedzieć na temat poszczególnych etapów, które tutaj w filmie zobaczycie, no to znajdziecie je w opisie filmu. Przygotowałem też playlistę, w której znalazły się wszystkie prace, które wykonałem w łazience podczas tego remontu. Mamy już kanalizację, teraz muszę doprowadzić wodę. Wodę poprowadziłem rurkami Alupex. Są one na tyle proste w łączeniu, że postanowiłem wykonać tą instalację sam. Jeżeli chodzi o łączenie takich rurek, no to potrzebujemy odpowiednich części i dodatkowo narzędzia do rozciągania tej rurki i potem do zaciskania tulejki. Żeby bardzo szybko był dostęp do tej ciepłej wody, no to został wykonany obieg cyrkulacji ciepłej wody. Polega to na tym, że zaraz przy kranie, jak najbliżej, mamy od razu dostęp do ciepłej wody i odkręcając kran albo baterię prysznicową, mamy bardzo szybko ciepłą wodę. Nie musimy na nią czekać, aż się rury nagrzeją i ta cała zimna woda z rur spłynie do kanalizacji. W miejscu, gdzie będą dwie umywalki, zastosowałem dwie baterie podtynkowe. Wymagają one podłączenia ciepłej i zimnej wody. Jeżeli chodzi o baterię podtynkową prysznicową, no to jest to bateria z termostatem, który reguluje temperaturę wody. W przyszłości prawdopodobnie założę taką toaletę z funkcją do mycia i też pod ten stelaż podciągnąłem ciepłą i zimną wodę. Rurki są w izolacjach. Od razu mówię, że te izolacje, które widzicie w filmie, no to one nie są wystarczające. Dobrze jest te rurki lepiej zaizolować, ponieważ tutaj miałem zbyt mało miejsca na grubszą izolację. Musiałem zostawić tą minimalną izolację. Żeby jeszcze sprawdzić, że wszystko jest szczelne, przeprowadziłem test szczelności. Po tym teście szczelności cały czas woda była w tej instalacji. Że gdyby się coś stało podczas dalszych prac, na przykład rurka by została uszkodzona, no to od razu wiedziałbym, że trzeba ją po prostu wymienić na nową. Czasami zdarza się tak, że ktoś sprawdzi szczelność instalacji, potem odłączy wodę i okazuje się, że po wykonaniu wszystkich prac, jak płytki i inne rzeczy, instalacja przecieka i potem okazuje się, że została przewiercona albo uszkodzona rurka. Dlatego ja zawsze tą instalację mam zasilaną wodą. Żeby poprawić wentylację w łazience i pozbyć się wilgoci, przeciągnąłem przewód wentylacyjny zaraz nad prysznic. Miałem do dyspozycji dwa kominy i w jednym zamontowałem wentylator, w drugim zamontowałem wywiecznik zaraz nad prysznicem. I wygląda to w ten sposób, że jeżeli bateria termostatyczna nie pozwoli puścić bardzo ciepłej wody, czyli tej pary jest mniej, no to zwykły ten wyciąg nad prysznicem daje radę wyciągnąć całą parę, która powstaje z tej letniej wody, w której bierzemy prysznic i nie ma wilgoci. Zdarza się, że jeżeli ktoś bardzo długo bierze ten prysznic, no to dobrze jest podczas prysznicu włączyć ten wentylator zasilany energią elektryczną. Musiałem też zrobić nową instalację elektryczną w łazience. Jeżeli chodzi o tą instalację, no to podprowadziłem dodatkowy przewód
przewód do zasilania lustra, wykonałem dwa gniazdka i podłączyłem zasilanie do wentylatora. Jeżeli chodzi o prace elektryczne, no to zostały one zlecone na zewnątrz, czyli sam tego nie robiłem, ponieważ instalacja elektryczna jest bardzo odpowiedzialną instalacją. W łazience musimy utrzymywać większą temperaturę niż w innych pomieszczeniach. Żeby zapewnić odpowiednią temperaturę, no to musimy zainstalować odpowiednio duży grzejnik. Jeżeli nie mamy miejsca na ten grzejnik, no to dobrze jest na przykład zainstalować ogrzewanie podłogowe. Jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe, no to w dużym skrócie wyglądało to w ten sposób, że na warstwie izolacji ze styropianu zostały rozłożone rurki i na tym została wykonana wylewka. Więcej informacji na temat tego ogrzewania podłogowego znajdziecie w moich filmach. Jeżeli chodzi o grzejnik tego typu, jak tutaj widzicie, no to trzeba mieć tak duży grzejnik, żeby każdy, kto korzysta z tego prysznica, mógł rozwiesić ręcznik na tym grzejniku. Jeżeli on będzie za mały, no to te ręczniki będą wiecznie mokre i będzie wilgoć w łazience. Jeżeli chodzi o tego typu grzejniki, no to można je zamawiać pod wymiar na zamówienie. Gdy już miałem wszystkie instalacje wykonane, przystąpiłem do tynkowania ścian i tu przy pomocy takich listew prowadzących wyrównałem sobie ściany tak, żeby były idealne kąty 90 stopni, idealne piony i poziomy. Jeżeli tego teraz nie wyrównacie, no to potem pójdzie wam dużo kleju i dużo czasu na układanie płytek. Trzeba też wiedzieć o tym, że taki tynk musi mieć czas na wyschnięcie. W zależności od tego, jakiego materiału użyjecie, no to może się okazać, że musicie suszyć te ściany przez miesiąc albo i więcej. Dlatego jeżeli zależy wam na czasie, no to musicie dobrać materiał, który szybciej sknie. Przed wykonaniem wylewki zamontowałem też stelaż podtynkowy pod toaletę. Jeżeli chodzi o takie stelaże pod toaletę, no to trzeba zwrócić na to uwagę, czy w łatwy sposób możecie powymieniać cały środek, który często może ulegnąć uszkodzeniu, szczególnie gumki, od na przykład twardej wody. I czy producent gwarantuje części zamienne przez długi okres czasu. Przed układaniem płytek wykonałem hydroizolację w miejscach, gdzie jest ona wymagana, stelaż i rurę odpowietrzającą zabudowałem płytami karton gips przed położeniem hydroizolacji, ponieważ chciałem zabezpieczyć właśnie te płyty kartonowo-gipsowe przed wnikaniem w nie wilgoci. Dobrze wykonana hydroizolacja zapobiega wyciekaniu wody i wsiąkaniu w mur. Czyli tam, gdzie spodziewamy się, że na płytkach będzie często utrzymywała się warstwa wody, no to w tych miejscach musimy zabezpieczyć ściany tak, żeby były odizolowane od wilgoci. Tutaj dużo nie trzeba tłumaczyć, może się okazać w ten sposób, że jeżeli mamy prysznic na piętrze, no to jeżeli tej hydroizolacji nie damy, no to może się okazać, że będziecie mieli mokry sufit albo ściany, które są przyległe do tego prysznica. Zamontowałem też kamienny parapet. Długo się zastanawiałem, jaki parapet tutaj wybrać i okazało się, że będzie on kamienny, ponieważ kamień jest odporny na wilgoć. Jeżeli chodzi o każde etapy nakładania tych różnych warstw na ścianę czy na podłogę, no to zawsze zachowywałem odpowiedni czas schnięcia. Jeżeli zbyt szybko jakąś następną warstwę nałożycie, no to może się okazać, że odparzy wam i będzie praca do wykonania jeszcze raz, a materiał został zmarnowany. I tutaj, żeby oszacować takie koszty mniej więcej samego materiału, no to jeżeli wywiozłem około tam 6-7 ton gruzu, no to też około 6-5 ton materiału muszę przywieźć, żeby potem uzupełnić wszystko to, co skułem. Czyli jak policzycie sobie to, nie wiem, zaworek, który kosztuje 40 zł albo 20, no to już macie mniej więcej kwotę, jaką potrzebujecie na materiały nowe, które wykorzystacie podczas remontu. Przed ułożeniem płytek na ścianach wykonałem też podwieszany sufit. Chodzi o to, żeby te płyty, które będą na tym podwieszanym suficie, dodatkowo jeszcze na obwodzie tego pomieszczenia leżały na płytkach. No i tutaj muszę powiedzieć, że jeżeli miałbym wcześniej te płytki ułożone, no to bym miał mniejszy problem z docinaniem tej ostatniej płytki, żeby pasowała na równo z tym sufitem. Gdybym ten sufit wykonał po układaniu płytek, no to po prostu te pół centymetra czy centymetr najechałbym na płytki z tą płytą karton gips i nie musiałbym równo docinać tych płytek.
Napiszcie w komentarzu, jak wy to robicie. Czy najpierw układacie płytki, a potem robicie podwieszany sufit? Czy podwieszacie sufit i dojeżdżacie do tego sufitu płytkami? I jakie są zalety i wady tych rozwiązań? Po zamontowaniu podwieszanego sufitu od razu zamontowałem oświetlenie. Chodzi o to, żeby podczas układania płytek i innych prac, które będę tutaj prowadził, mieć dobre światło. Nie ma nic gorszego niż praca na budowie przy jakimś mizernym świetle. W łazience zamontowałem oświetlenie IP44. Jeżeli chodzi o montaż brodzika, no to zamontowałem ten brodzik przed układaniem płytek na ścianie. Zrobiłem to z tego względu, żeby cała woda, która spływa po płytkach, bezpośrednio wpadała do brodzika i żeby ta warstwa silikonu była jak najmniej widoczna. Jeżeli chodzi o płytki, no to zdecydowaliśmy się na duże formaty. Jest to 120x60 płytka i zależało nam, żeby ta łazienka była jasna. No i też to, co zauważyłem, no to często tam, gdzie jest fuga, tam najszybciej pojawiały się jakieś osady z kamienia i grzyb. Dlatego ograniczyłem praktycznie pod prysznicem na maksa te fugi, do tego aż stopnia, że zastanawiałem się, czy wszędzie nie dać silikonu. Napiszcie w komentarzu, czy wy mieliście kiedyś styczność z płytkami, gdzie zamiast tej fugi był silikon na całej powierzchni prysznica. Jeżeli chodzi o układanie płytek, no to najpierw ułożyłem podłogę, zafugowałem i potem zakleiłem to kartonem, tak żeby po prostu nie zabrudzić nowych płytek. Po wyschnięciu kleju zacząłem układać płytki na ścianach i tak jak tutaj widzicie, nie wszędzie układałem te płytki. Tam, gdzie są drzwi i tam, gdzie jest okno, no to zostawiłem po prostu ścianę do pomalowania. Płytki zostały zafugowane, narożniki w płytkach zostały zasilikonowane. Można powiedzieć, że już takie ciężkie roboty zostały zakończone. Pozostał mi teraz montaż toalety. Tutaj sprawdzałem ustawienie tego stelaża kilkukrotnie, dlatego tutaj jakichś cudów się nie spodziewałem. Montaż poszedł szybko i sprawnie. Wszystko działa. Następnie zamontowałem umywalkę. Jest to podwójna umywalka, która jest położona na szafce zawieszonej na ścianie. Zależało mi na tym, żeby żadne szafki nie stały na podłodze. Po przykręceniu szafek zamontowałem umywalkę, podłączyłem rury kanalizacyjne, zamontowałem baterię podtynkową, czyli te elementy już wykonujące. No i sprawdziłem, czy wszystko jest szczelnie, czy woda spływa. Toaleta jest już uruchomiona, można już ręce myć w umywalce. Teraz trzeba się samemu umyć, dlatego postanowiłem zamontować wszystkie elementy do baterii podtynkowej i zamocować kabinę prysznica. Jeżeli chodzi o montaż kabiny, no to dobrze jest zrobić to w dwie osoby, ponieważ duża tafla szkła może łatwo ulec pęknięciu. Żadna łazienka nie obejdzie się bez lustra. Ja zamontowałem lustro z podświetlaną krawędzią, jeżeli chodzi o to lustro nad umywalkami, i drugie lustro pionowe zamontowałem na ścianie. To pionowe lustro jest bez podświetlenia, w ramie z imitacji starego drewna. Można powiedzieć, że łazienka już jest gotowa do użytku. Jeszcze co muszę poinstalować, no to wieszaki na ręczniki, wieszak na papier toaletowy, na szczotkę do toalety, dodatkowo na szybie prysznicu nakleiłem dodatkowe dwa wieszaki na ręcznik, że jak wychodzę spod prysznica, no to praktycznie wycieram się do sucha, tak żeby suchą stopą stanąć już na ręczniku przed prysznicem. To też znacznie zapobiega wilgoci w łazience. Przy umywalce zamontowałem też takie specjalne wieszaki na kubki i na mydło. Chodzi o to, żeby nic tutaj na tym zlewie nie zalegało. Ma być łatwa powierzchnia do przeczyszczenia w razie konieczności. Nie zostały wymienione w tej łazience drzwi. Zostały stare, są to drzwi z pełnego drewna. Porównując je do drzwi, które są wykonane z jakiegoś paździerza i okleiny, no to od razu tutaj przy klamce, gdzie łapiemy, ta okleina się uszkadza i te drzwi bardzo nieestetycznie wyglądają. Dlatego zamiast wymieniać na jakieś drzwi gorszej jakości, odświeżę te drzwi, które są z litego drewna. Napiszcie, co wy myślicie o jakości drzwi, które są teraz sprzedawane tam do ceny 700 zł.
za skrzydło. W tym filmie opowiedziałem Wam krok po kroku, jak przeprowadzałem ten remont. I tu od razu mówię, trwało to bardzo długo. Jeżeli chcecie zobaczyć poszczególne filmy z montażu, nie wiem, prysznica, brodzika, no to znajdziecie je w opisie filmu. Ogólnie podczas tego remontu powstało bardzo dużo filmów, dlatego nie zmieszczą się one tutaj na karcie w prawym górnym rogu, dlatego umieściłem je w opisie filmu. Jeżeli chcielibyście obejrzeć wszystkie filmy z tego remontu, no to na karcie znajduje się playlista z filmami z remontu łazienki. Zapraszam do oglądania moich filmów. Cześć!